Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak słychać, tak, nic się nadal nie zmieniło niestety, ale dzisiaj będzie lekarz, zobaczymy co powie. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni film, który dla was nagram. Zagramy drafta, bo nie mam głowy, żeby wymyślić coś lepszego dzisiaj, wybaczcie. Otworzymy też paczkę Rare Gold Pack teraz, ponieważ wyszło SBC, więc sobie otworzymy i pokażę wam, jak wygląda aktualnie proces pika z ikoną, bo jesteśmy nawet blisko. Więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy codziennie, to jest Daily. I otwórzmy Rare Gold Pack. Liczmy na walkout, bo potrzebuję walkoutu do pika z ikoną. A dostanę ekrany, które niestety... Chociaż... Ej, 85 tego sylwa, to akurat dobrze, bo 85 są prawie walkoutami, takimi pół walkoutami. Więc spoko, oczywiście volant. Generalnie tak wygląda skład, który mam zamiar przypalić. Możemy dać tutaj tego sylwa oczywiście. Może po tym drafcie uda się już wysłać ten skład, bo potrzebuję tutaj 90 ratingu, więc muszę kupić Neuera lub jakiegoś... Kane'a, a niestety nie mam monet aktualnie, więc musimy sobie poradzić inaczej. Musimy sobie zagrać drafta. Mamy żeton drafta, więc logiczne jest, że oczywiście go wykorzystamy. Co my tu mamy? 4-2-1-2, 4-2-3-1... 4-2-3-1 weźmiemy, a co? I mamy do wyboru. Weźmiemy Prime'a Baggio, z racji, że no Piresa nie mam zamiaru używać, Sancheza również nie, niech będzie Baggio. Legenda Juventusu między innymi, więc wybór jak najbardziej logiczny. Lewa pomoc. O, a my się znamy z tym panem. Biorę oczywiście pana Diaza. Jakaś fajna ikona na atak może? No, szczerze wezmę Dybalę. Wiem, że to jest dosyć dziwny wybór, ale Rushem nie chcę grać. Raul, no to jest baby Raul, niestety dosyć słabe ma staty. Niech będzie Paweł. Na razie jest lipa, powiem wam. Nie ukrywam, na razie jest straszna lipa. No przecież to, patrzę na to, co może wysypać z tych draftów, no to... Średnio. Jakaś ikona fajna coś? Guardiola? No niech będzie podzgrajna, ten Guardiola. No ale jest tak ciekawie tutaj, no. Petit? O, Teo Hernandez? Nie, wezmę Teo Hernandeza. No, nie będę się bawił już w jakieś Petity. Nie. Jakie gówno, ja nie mogę. O, może jakaś ikona tutaj? Maldini? Maldini? Środkowy Maldini? I może jakiś Zambrotta albo... Trencik? Dobra, no więc na razie ta jedenastka, powiem wam, solidna. Całkiem solidna. Da się pewnie tym przejść pierwszą rundę, więc ja jestem dobrej myśli. I... Kafu! Pozdro, Damian. Co tu wziąć? Kafu czy Van Persie? Van Persie. Przetestuję Van Persiego, wiecie co? Przetestuję Van Persiego. Nowa ikona. Trzeba takie karty testować. Dobra, co dalej? Jakaś fajna ikona. Mamy Messi. Jakiś lepszy bramkarz. Bramkarza mam naprawdę... Jerzy Dudek. Van der Sar. Jeszcze jeden. Jakaś ikonka, coś. Zakaria. Hadzi. A wezmę, słuchajcie, na ławkę. No wezmę tego Salaha 9-1. Na ławeczkę, będzie w sam raz. I ostatnim wyborem będzie Kaka. Będzie Kaka. No to Kaka zamiast Baggio. I tak będziemy grali chyba, nie? Bardzo fajny draft. Taki niezbyt przesadzony, taki też niezbyt mega dobry, nie? Ło, co jest? Co tu się właśnie wydarzyło? Czemu tam było milion pingu dosłownie? Dobra, mamy oponenta. Mam nadzieję, że nie będzie lagów. Oj, Nazario. No dużo ikon generalnie, dużo ikon. Ale Nazario Prime, no może... Może pokarać niestety, dobra. Nice. Van Persie. To jest Kaka, przepraszam. To jest Kaka, wyglądają tak podobnie. Trencik. Może Kaka z główki. Nic z tych rzeczy. A tu jest Kaka. Co? Majaczy dzisiaj, ewidentnie. Co za gówna... Nie, nawet nie będę komentował. 1-0, ale szkoda gadać. Diaz, ale jest szybki. Podanie. O, Messi. Lewa noga. I to jest 2-0. Elegancko. Oj, panie. Mój drogi panie, tak zepsuć to mogę tylko ja. Naprawdę. Jeszcze mnie tu. To musiał być taki gol, nie? To nie mogło być na łatwiznę. Musiałem spieprzyć sam na sam, żeby uderzyć finaskę z 20 metrów. Klasyka. No ale mamy rage quit. Pierwsza runda za nami. Elegancko. Druga runda. Grande Calcio. A, Vieira, Dezai, Stoichkov, Rashford tam również był. Dosyć dużo ikon znowu. Okej, Van Persie, zdążysz? Okej, Diaz. Czy to będzie bramka? Podamy teraz? Tego... Nie, no Diaz, do Van Persiego to podanie przecież. Oj, karny! Pięknie Kaka, pięknie Kaka. Mamy karnego. Maradona z faulem, proszę bardzo. A, zaryzykujmy. Jest, Van Persie, panenka. 1-0. Powiem wam, ten Van Persie naprawdę ciekawa karta. Jakbym go trafił z tego pika z ikoną, to myślę, że go troszkę potestował. Czuć, że naprawdę jest taki, no ciekawy. Powiem tak, całkiem ciekawy. Robin. Robin, Van Persie, Fineska, broni Czech, to już... No to powinien być gol Robin. No, drugi karny, naprawdę, chłopie.
No nie, dlaczego to wyczuł? O nie, Patryk, czemu to tak przeszedł? Co? Jaki bezsens, naprawdę? Powinno być 2-0, a Vieira jakiś... A, dajcie spokój. I teraz Luis Diaz, to jest bramka. To musi być akcja bramkowa po prostu. Czy naprawdę ktoś spodziewał się innego obrotu wydarzeń tutaj? Van Persie. No i Diaz może? Bez sensu mógłbym to zostawić. Kurczę, ten Czech, no. 1-1. Możemy jakieś zmiany zrobić w sumie, bo jednak no gość oddał 2 strzały, z czego jeden się skończył bramką. My daliśmy 8 strzałów, tylko 1 bramka, także klasyk. Damy sobie chyba Salaha na napad, myślę. I niech sobie Badzio pobiega zamiast Kaki. Trzecie, że aktualnie Juventus wygrywa mecz 3-1, a ja nagrywam odcinek. Jak nie oglądam Juventusu, nagle umieją grać. Całkiem przykre, jak się o tym tak pomyśli. Niech wygrywają chłopaki. Aktualnie jest 3-1, właśnie Dybala z bramką. Może Salah, na przykład. Co, jakaś asysta? Badzio, Petra Campbell. Pięknie. Salah! To nie miało prawa wejść, tak naprawdę. To ta piłka nie miała prawa wejść, ale jest 2-1. Salah po wejściu z ławki. Naprawdę. Z prawej nogi Maradona. Z 20 metrów. Dajcie spokój. Może? No, naprawdę? Ze słabszej nogi? Takie petardy się strzela teraz, tak? 3-2, 5 bramek. Solidnie. O nie. Stoiczkow. Jestem skłonny powiedzieć, że Van der Sar powinien to obronić, bo nie wiem, co nie jest to była za animacja w ogóle. Czy zasłużone 3-3? No tak średnio. Messi! Pięknie. Piękny rajd w wykonaniu Messiego. 4-3. Nie traćmy głupio bramek, proszę. O! Badzio, dawaj. Lewa noga. No nie wiem, czy jesteś lewonożny. Chyba nie jesteś lewonożny bardziej. Jesteś prawonożny. Kurde. Czerwona kartka może? Nie dał czerwonej kartki za to, nie. Aha. Czy to znaczy, że to jest zaraz bramka na 4-4? Tak. Skąd wiedziałeś? No tak. To musi być gol, naprawdę, to musi być gol Salah. To musi być. Strzał od niechcenia, po prostu uderzyłem sobie Guardiola, bo zdałem, co mi szkodzi. I nagle strzela bramkę roku. Okej. Może nie będzie tych karnych jednak, co? Diaz. To chyba tych karnych, kurczę, nie będzie. 6-5. No fakt, że wygraliśmy ten mecz. Aż jestem w szoku. Tutaj wszystko się składało na to, żebym nie wygrał tego meczu, naprawdę. W sensie zaraz zobaczę statystyki tego meczu. 21 strzałów. 6 bramek. Dobra, półfinał. Półfinał drafta. Pele, Cantona, Zidane, Messi, Cafu Prime. No to raczej może być troszeczkę ciężej niż w poprzednich meczach, ale... Głowa do góry. Jesteśmy najlepsi. Ol ma miejsca. Oj, Ricardo Kaka. To jest akcja bramkowa. To jest akcja bramkowa. Dziękuję serdecznie, Ricardo Kaka. Czwarta mi to spotkanie. Nie wiem, skąd ta piłka się wzięła. Czemu tam był Kaka akurat? Nie wiem. No pójdźmy za ciosem. Jak żeby inaczej. Nice. Diaz. O! Robi... Ja, ten draft jest całkiem zabawny. Nieopilowany Van Dijk. Okej. Okay. Trafa kontaktowa. Niestety. To jest headliner z Van Dijk, więc to powinien strzelić. O, tam ma miejsce Van Persie. O, chłopie. O, chłopie. Van Persie nie trafia. Naprawdę, Robin. Najłatwiejsza sytuacja. Pele. I to jest 2-2. Chciałem skończyć pierwszą połowę z wygraną, ale siła wyższa, proszę Państwa. No dobra. Messi. Prawa noga. I to jest słupek. I to jest Tchouameni. 3-2. Finał jest w zasięgu. Naprawdę, finał jest w zasięgu. To jest niesamowite, ale finał serii jest w zasięgu. I to jest 4. Nie, Kaka, przecież taka łatwa sytuacja. Nie. Dobrze, niedobrze. Cantona. Van der Sar. Kaka, to jest bramka, Kaka. Musisz dostrzelić, jest. 4-2, dobra. Dowieźmy to. O nie, to będzie... 4-3 pele, kurde. 10 minut, panowie, musimy to po prostu dowieźć, no. Nie, proszę, nie. Traore, Vinicius. I 5-4. A, dajcie spokój.
Kaka. Jest. 5-5, dobra. Salah. Tak, tak. Fake shot. Uderzenie. 6-5 do boju. O nie, 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 nie w tym. Doznałem w środku. I to był dobry wybór. Elegancko. Dobra, teraz ja też strzelę w środek. Pele, on teraz uderzy w środek. Patrzył się w lewo, uderzył w lewo. Muszę o tym pamiętać. Kaka. Środek. Okej, okay. Zgodnie z planem. W prawo. Oj, 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 oj. No nie, miałeś zostać w środku. W prawo. Ja pierdzie. No ja się porobiłem, własnym sposobem się porobiłem. Dobra, game over. Stanę w środku. Nie skomentuję tego. To co dostaniemy za odpadnięcie w półfinale? Okej, okay, spoko nagrody. Więc zobaczmy. Premium Gold Players Pack. Jakiś walkout? O! Ekrany, okej, okay, przyjmę z Francji. Griezmann, 8-5. Fajnie, bo 85 są potrzebne do SBC. Czyli co, jeszcze parca 15 tysięcy monet. I tyle, zobaczmy. Co dostaniemy? Gówno. Okej, słuchajcie, dla tych, co zostali na sam koniec tego potężnego odcinka, wymiana 8-6 plus Food Champions. Przepalamy takie karty, no najlepszy jest tak naprawdę Rafinha. Rafinha zagrałem najwięcej. Przyszedł na niego czas, po prostu, przyszedł na niego czas. I trafmy jakąś fajną kartę, no po prostu nawet może być pod przypałkę. Nie mam dużych wymagań, żeby nie było 3 razy 8-6, to będzie naprawdę spoko. Na sam koniec, zobaczmy. Widzimy się jutro.